Hej, siemanko, jestem Topolitecie w kolejnym odcinku serii Ancient Hunt, serii, w której ubijamy każdego bossa po kolei. Kolejny odcinek, kolejny boss, zapraszam. Ale zanim zaczniemy, czas na zagadkowe Topolo, kolejna zagadka, patrzcie teraz i słuchajcie. Uwaga, i jeszcze raz. No i standardowo pytanie brzmi, co może wydawać taki dźwięk? Piszcie w komentarzach i życzę wszystkim powodzonka, odpowiedź w następnym odcinku. I przechodzimy do generowania bossa. Tym razem zmierzymy się z potworkiem typowo endowym, The Swarm, tak się nazywa. Wygląda jak Snarling, czyli to jest jeden z trzech rodzajów enderlingów. Wydaje mi się, że tutaj po ikonce to jest ten zielonkawy plujący jakimś glutem w nas, także będziemy musieli uważać na te właśnie jego plujki, ale też nie wiemy, czego się spodziewać. Wymagane są 4 runy, tak jak widzicie. Po pokonaniu tego bossa możemy zdobyć Backstabber, Shadow Crossbow i Shulker Armor. No naprawdę bardzo ciekawe itemki. Niestety nie wiemy, jakie miniony się nam tutaj generują, także lecimy w ciemno. No i dobra, przejdźmy do receptury, czyli najważniejszej rzeczy przy generowaniu Ancient Huntów. Ja sobie tutaj wybrałem ostrze dotknięte otchłanią, które daje mi literkę właśnie coś jak Omega, ta różowa. Zbroja łucznika, to jest taki też lifehack, nie wiem czy to macie, to jest dosyć rzadki item, posiada właśnie literkę Z i H i do tego lekkie piórko, które już jest dosyć często spotykane. Zainwestowane punkty standardowo 6x6, mamy średnio 2.2 starożytnych, no i starożytny tutaj na nas już czeka, potwierdzamy oczywiście Apokalipsa plus 25. I lecimy z tym. No tutaj naprawdę nie wiem, czego się spodziewać, jeszcze ze starożytnych bossów nie mieliśmy żadnego z enderlingów, ale już się troszeczkę powoli obawiam. Nie wiem, czego się spodziewać, pewnie podwójnych obrażeń albo coś tego typu. Jeżeli oceaniczny mob mógł być tak potężny jak ostatnio, to i enderlingi też w postaci starożytnych bossów mogą być przepotężne. Czekajcie, ale mnie tutaj rzucili wprost w wir walki. No i cóż, nie widzę tutaj w pobliżu żadnej miejscówki z przejściem jaskinią. Także standardowo przechodzę sobie tutaj po kolei, zabijam mobki i widzimy się przy kolejnej komnacie. Uwaga, pierwsza jaskinia w tym bajomku. No i tutaj mi przeszkadzają, ale mi tutaj przeszkadzają. Enderlingu, kurczę, uciekaj stąd. Dobra, Geomanta tam niech sobie siedzi. Uwaga, 3, 2, 1, wchodzimy. Wow! Prosto do endu. A mówią, że nie można się dostać do endu innym sposobem niż portalem. A zobaczcie, wystarczy zrobić Ancient Hunta. Wow, czekajcie, pozwiedzamy sobie. A ciekaw jestem też tak dosłownie z czystej ciekawości, czy w tym przypadku będzie wymagane odblokowanie oczu Endera. Bo jeżeli nie zbierzemy oczu Endera, to ciekaw jestem, czy będziemy mogli pokonać tego bossa, czy nie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Chętnie tutaj się dowiem, poczytam wasze rozważania na ten temat. No i cóż, koniec gadania. Odpalamy! Wow. Dobra, weźmy, stapy mu po prostu czoło. Czoła, czy jak to się mówi. Na spokojnie, zimna krew aktywowana. Okej, on chyba generuje te endermity. Dobra, czyli nie warto endermitów, nie warto bić endermitów. Skupcie się tylko i wyłącznie na bossie w takim razie. Fajnie, że mamy tutaj eksplozję. Nic nam to, dosłownie nic nam nie robią. Wow, i mamy unikat. No, moi drodzy, naprawdę ta broń rozwala system. Widzicie, jak to wszystko łoi. No i uwaga, mamy zamaskowaną kuszę. Szansa na cienistą formę przy zabójstwach. Wow, będzie trzeba to przetestować. Pierwszy atak nie złamie cienistej formy. Okej, czyli będziemy po prostu mogli raz oberwać i nadal będziemy w tej cienistej formie. Mikstura zdrowia daje zatrute strzały. To jest drugiego poziomu enchant. Co my tutaj mamy? Nic ciekawego. Strzał lewitacji, okej, może fajnie to zadziałać. I moc. No, w przypadku kuszy tutaj się przyda moc, ale bardzo niski damage, 365 tysięcy, to jest bardzo słabo. Ja mam tutaj w moim dotyku zimy do 860 tysięcy, także rozdamy.
Rozdamy, będzie giveaway. Jak najbardziej. No i cóż, 1-0 dla nas. Tutaj troszeczkę odetchnąłem. Już nie ma tyle stresu i emocji co ostatnio, ale zobaczcie, kolejna miejscuwa. I kolejny boss, jeden obok drugiego. What? Elegancko i to mi się podoba. Oj, klimatyczne jakby dzwony. Albo to tylko mi w uszach dzwoni. Dobra, odpalamy. Aj, zobaczcie jak boss znika. Ale cwaniaczek. Wow! Unika złocony! Tak jest! Dobra, i teraz modlić się, żeby były dobre enchanty, żeby były dobre enchanty. Uwaga! Wytrzymała szalkrowa zbroja. Wow, ile to jest perków! Odbicie pocisków wroga. Otrzymasz mniejsze obrażenia, gdy zaatakujecie grupa. Strzelaj szalkrowymi pociskami w pobliskich wrogów. Eksplozja w miejscu, w którym znajduje się zwierzak. No i zobaczcie, zbroja pod zwierzaki. Ciekawy jestem, czy golem to też zwierzak? Przywódca bestii też dodatkowo. No ale ajajaj, bardzo słabe enchanty. Skupisko trucizny pod żywioły, tutaj kolejna rzecz. Ajajaj, bardzo enchanty takie do bani są. No ale cóż, nie pogardzę unikatem i to złoconym, no. Jestem wdzięczny i za to. No i co? 2-0. Nie wiem, czy ten boss nie jest łatwiejszy niż Silverfish z poprzedniego odcinka. No ale cóż, zobaczcie na mapkę. Jeden obok drugiego się wygenerował. Także możemy się spodziewać jeszcze z dwóch bossów. Tak, tak coś czuję. Też tutaj info dla wszystkich osób, którzy śledzą. Ranking bossów będzie bodajże w poniedziałek, w poniedziałkowym odcinku, jako ostatni, piąty, kończący kontynuację właśnie z tych Ancient Huntów. No i myślę, że jak zdążymy, to i na live sobie zdecydujemy, który bossik będzie miał pierwsze miejsce, który drugi, który trzecie. Bo też będziemy sobie grali Ancient Hunty właśnie na przyszłym live. Także zapraszam gorąco wszystkie osoby chętne do udziału bądź oglądania, bo może być również śmiesznie, tak jak zawsze. I już kolejna komnata na horyzoncie. Jeszcze tylko sobie tego strzelającego tutaj ubiję. Ty też chodź tu, dobra. Zciągnąłem go w ostatniej chwili. I jest, to jest trzeci boss, tak jest, trzeci bossik. No i mamy całkiem niezły wynik na jednego Ancient Hunta. Jest to fajnie zrobione. Dobra, artefakty gotowe. No i cóż. Może tym razem nas tutaj zaskoczy ten bossik. Jak mam tyle tych endermitów, to mi się bardzo szybko regenerują właśnie artefakty, bo posiadam enchant do regeneracji. No i rój. Faktycznie, nazwa adekwatna. Naprawdę ciekawa nazwa na bossika. I niby ten rój ma nam coś zrobić, ale nie robi nam totalnie nic. Chyba że faktycznie gdybym nie miał bariery miksturowej, to bym miał problem. Lub zbroi Widera. No to wtedy też faktycznie można mieć tutaj trudności z tym bossem. I co my tutaj mamy? Kusza cienia z krytykiem. No, dobra. Wszyscy już ubici, wszyscy. Dobra, mamy krytyk, zaklęty ogień, co? To może być ciekawe. Strzał lewitacji, moc. No tak standardowo bym powiedział. Ale raczej nie zmieniam mojego łuku. Dalej wolę grać tym, co już mam. Dobra, i kolejny biom. Jest całkiem nieźle. Trzy bossy to jest całkiem niezły wynik. Dobra, tutaj jeszcze na wstępie myślałem, że coś się trafi, ale nic. Dobra, no to przechodzimy sobie dalej. O, coś tutaj już widzę, kolejną rzecz. Kolejna skinia. Pewnie będzie już goldzik, chyba już wykorzystaliśmy maksimum naszego szczęścia. Uwaga. I jest czwarty boss, ej. Czwarty boss. Całkiem nieźle nam idzie. Dobra. Rój nas tutaj zaatakował już. Oj, chyba się zablokował. A nie, jednak teleportuje się i musimy uciekać z tych endermitów. I endermity mają ciernie.
tak dla ciekawostki. Uważajcie na to. Lepsze endermity niż creepery. Creeperów chyba bym nie dał rady tutaj ogarnąć. Okej, mamy zdrajcę. Podpala moby, dodatkowe obrażenia zadawane niczego niepodejrzewającym wrogom. I tutaj jest uderzenie otchłani. O proszę. Eksplozja, wirowanie. No ale niestety nie mamy nic do leczenia, także na Apokalipsę plus 25 nie mogę nikomu tego rekomendować. No i patrzcie, mobki mamy pod ziemią. Nie wiem jak, ale tak być nie powinno. Dalej są jakieś luki w grze, w teksturkach. To jest niepokojące, no bo też tak wykonujemy sobie naszą misję i nagle ważna rzecz wpada nam pod mapę i nic nie można zrobić. Tylko się denerwujemy. No ale cóż, przejdźmy sobie już dalej. I uwaga, kolejny raz jesteśmy przy końcu tego Ancient Hunta i mamy znowu felerny mechanizm. Nie wiem dlaczego, ale zawsze się stresuję, jak mam to kliknąć, bo wiele razy, i też to kilka razy powtarzałem, że wiele razy mi się zbugowała właśnie ta mapka i ten mechanizm. No to uwaga, 3, 2, 1. Uff. Dobra, udało się. Najgorsze jest to, że no niestety nie można ominąć tego mechanizmu, trzeba to kliknąć, no bo nie ma szans, żeby się przedostać na drugą stronę, na kolejną zapadkę, która jest właśnie tutaj, żeby otworzyła nam się brama i wrota do zakończenia. No i cóż, mapka pozwiedzana, wszystko załatwione, 4 bossy w dzisiejszym odcinku. Myślę, że to jest naprawdę niezły wynik, polecam każdemu. Bosik na chill, fajny, fajny rój ogólnie, fajna nazwa, bardzo klimatyczna. Spodziewałem się bardziej ataków o większym obszarze, bo jest to enderling plujący właśnie taką zieloną zarazą, jakby trucizną. No i bardziej się obawiałem właśnie tej trucizny niż tych jego pomocników, mobów. Ale też fajnie, że enderlingi się pojawiały. Posiadając inne wyposażenie, inny styl grania z wolniejszymi brońmi, możecie mieć problem, żeby to załatwić. Chyba że macie kotwicę z Hidden Deepsa, to też można AOE załatwić te wszystkie endermity za jednym uderzeniem. No i co? To by było na tyle. Jak oceniacie tego bossa? Napiszcie koniecznie w komentarzu i odpowiedzi na zagadkowe topolo. W jutrzejszym odcinku odpowiedź. Także dziękuję za oglądanie, dziękuję za wszystkie subiki, łapki i komentarze. Na razie, siemanko, hej!